Jest piątek, 26 stycznia. Wyobraź sobie, jak Bóg patrzy na ciebie w tym momencie. Rozpocznij dzisiejszą modlitwę ze świadomością Jego miłującej bliskości. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jezus wysłał uczniów tam, gdzie sam chciał dotrzeć. Posłani mieli przygotować ludzi na przyjęcie dobrej nowiny, głoszonej przez ich mistrza. Jako uczniowie Chrystusa mamy podobne zadania w naszej codzienności. Jakie środowiska, miejsca lub konkretne osoby, wśród których żyjesz, najbardziej potrzebują spotkania z dobrą nowiną?
Jezus posyła swoich uczniów jak owce między wilki. Nasze głoszenie powinno być zatem wolne od wszelkiej przemocowości czy manipulacji. Uczeń Jezusa głosi dobrą nowinę przede wszystkim swoim stylem życia, który inspiruje do nadziei, pokoju i wolności. W czym konkretnie może się to wyrazić w Twojej codzienności? Za chwilę raz jeszcze usłyszysz dzisiejszą Ewangelię. Zauważ, jakie uczucia i pragnienia rodzą się w Twoim sercu, kiedy słuchasz o tej wielkiej misji, do której Pan Jezus zaprasza swoich uczniów. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co najmocniej zapadło Ci w serce podczas dzisiejszej modlitwy.
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.